Hej, Kądziu, mam tu dla Ciebie fajny wynalazek. Rozmawialiśmy o nim na Messengerze. To jest do urządzenia, które emituje sygnał radiowy do odbiornika radiowego. Ja Ci wszystko pokażę, jak to wygląda. Otwieramy. Stryk. Instrukcja. O, wspaniała instrukcja. A moment, bo to Ty musisz widzieć w tą stronę. Kawał instrukcji. Nie wziąłem okularów, także nawet nie wiem, gdzie jest po polsku. Czy z tej strony, czy z tej strony. Tradycyjnie gdzieś je zapomniałem. No, jest takie coś jak instrukcja. No dobra, fajnie. Ja już o tam samochodzie widziałem, że sprawdziłem, że to działa. O, i to wygląda w środku tak. Pam pararam. To jest przewód do ładowania akumulatorka. Można sobie ładować z laptopa, z jakichś innych urządzeń, nawet z ładowarki jakieś do telefonu. Sprawdziłem, działa. Przewodzik jest tak długi. Przewodzik też oczywiście jednocześnie robi za antenkę. Także wiesz, on musi być podpięty niestety. Bo jak nie jest podpięty, to sygnał do radia dociera monofonicznie, bo to urządzenie no, bez anteny nie będzie działało. No jak radio. Radio bez anteny nie działa, nadajnik bez anteny nie działa. No i to wygląda tak. Tu u góry jest włącznik. Włączony jest raz, wyłączony jest na off. Przesuniesz w prawo, to jest on. Tu jest wtyczka do urządzenia emitującego dźwięk. Czyli na przykład tu może być jakiś smartfon. Oto i on. Pam, pararam, pam, 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 pam. Taki sobie smartfon tam z jakiegoś tam też marketu. Nie, Kaufland co prawda, ale marketu chyba. Nie, nawet nie marketu, czy to inaczej się nazywa. Jo. I to już jest podłączone. No dobrze, mamy podłączone, ale trzeba to też na czymś odsłucha. No to włączymy teraz wieżę. Profesjonalną wielką wieżę włączamy. A co jest z tym dźwiękiem? Chyba się chce podgłosić, a coś mi tu nie wychodzi. O, jest, idzie. Dobra. Ja już przygotowałem pustą częstotliwość. Wolny kanał. Wolny kanał. To odsunię na chwilę instrukcję. A, moment, bo to nie będzie ten. Tak. I puszczamy music. No, ale go nie słyszymy. Trzeba włączyć urządzenie. I tutaj teraz wyszukujemy częstotliwość. O! Jest nasane. I już mamy. I nawet w stereo sygnał. Bo to urządzenie jest. Ale słyszymy delikatne trzaski. No dobrze, czyli urządzenie potrzebuje mocniejszego sygnału. Żeby go wzmocnić, wystarczy podłączyć przewodzik, który robi nam za antenkę. O! I już jest troszeczkę mocniejszy. Możemy sobie podgłosić. Ha, cześć Kądziu. Nie wiem, czy to będzie widać, czy to nie będzie widać, czy to w ogóle jestem. Gdzie ja jestem w ogóle? Dobra, a dobrze, już jest. Tu w telefonie. Widzisz? No, takie coś. To u góry, o, widzisz? Cześć Olka, właśnie, cześć Olka. Jestem w kadrze. Powinien weszłaś w kadr, nie wchodząc w niego, po prostu siedząc tam. Ale tutaj dla Kądzia pokazuję urządzenie fajne, które... Włączamy nasz przyrząd. O, tym tutaj suwaczkiem od góry. O, i właśnie zaczęło... Oj, w radiu samochodem to lepiej grało. Ale jest na to sposób, żeby to lepiej grało też w domu. Czekaj, 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 to nie to, to nie to. I gdzie ta muzyka była? Kurde, na wieży to strasznie słychać. No i pyk, pierwszego co, Leroy, lecimy.
Pięknie. O. O, tak gra za 25 zł to urządzenie, ale Bałcie grał lepiej. Ale grał lepiej dlatego, że my sobie zrobiliśmy antenkę z przewodu do ładowania. O. O, i już mamy antenę do nadajniczka. Coś niebywałego po prostu.